Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ave legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach Isaac. Jeszcze nigdy nie grałam w tą grę, ale wiem z dobrego źródła, że gra jest świetna i warto w nią zagrać. Więc co, gramy, zaczynamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chodzę wsadami, okej. Okay. Tym się strzela, muzyka jest fantastyczna. Intro widzieliście, mam nadzieję, że nie obraziłam niczyich uczuć religijnych. I z pasją podnoszę itemy. Dobra. Tak, już widzę, że będzie ciężko. Nie za bardzo umiem grać w takie gry. No! Nie! Pierwszy fail. Poszedł bardzo szybko. O, i wszystko od nowa. No dobrze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O, skrzynia. Okej. Okay. Może potrzebuję jakiegoś klucza czy coś? Z pasją nie. Chyba, że ją rozwalę. Nie, rozwalić też jej nie mogę. Shiftem? Unik! To też nie był zbyt dobry plan. No dobra. Powiedzmy, że skrzynią na razie nic nie zrobię. Tu mam jakieś kluczyki na górze narysowane, więc może... Może to ma jakiś związek ze skrzynią. A, bo ja strzelam swoimi łzami. No ciekawy pomysł. Ta. Jezus, jakiś
króliki! Bezgłowe króliki, nie! Podejrzewam, że jak się przyzwyczai do sterowania, to będzie nieco lepiej. Jest klucz! Idę zobaczyć, co dają w skrzyni. No! Ta, to będzie długa seria. Dostałam cebulę. Cóż, zawsze lepsza cebula niż nic. A, sprytnie! Podwójny strzał, czyli płaczę teraz z obu oczu. Niech będzie. Boję się. Gdzie ty mnie tymi osami? Czemu oni nie umierają od jednego ciosu? Nie! Precz! Nie, to chyba nie był dobry plan. Mocia wszystko chce rozwalić bombą. A nie da się tam po prostu wejść? Da się. To będzie krótka rozgrywka. Jezu! Też bym chyba dała się zabić tej matce. Jakbym miała z tym walczyć w piwnicy. Grafika jest świetna, mi się podoba. Jest bardzo prosta, ale jest genialna. Precz! Precz! Nie! No on się do mnie uśmiecha troszeczkę jak skacze. Może nie jest taki zły. A, wlazłam w naboje. Nie! Oczywiście, że reply. O, za każdym razem inny rozkład. Dobra. Tą se wlazła na dzień dobry. Odejdźcie ode mnie. Nie, nie. Dobra, już mam pomysł na to, jak w to grać. Dupą do ściany i nawalać. Ciekawe, czy to da się wysadzić. Aha! Może nie potrafię grać w tą grę, ale czasem zabłysnę. Nie mam klucza. Nie! Zostaw mnie! Różowy zombie boju. Jesteś różowy, nie możesz być dobry. Czy już wspomniałam, że nienawidzę zręcznościówek? Czemu jestem taka blada? Nie wiem, to chyba nie było dobre. To, co mi się tu przytrafiło. Wyglądam troszkę blado i tak... Pewnie była chora, trochę z zombie wale. Pewnie tam co dziadostwo mnie czymś zaraziło. Ni to ospa, ni to AIDS! Jesus! Ostatnio za takimi drzwiami zbyt dużo się działo. No dobra. Pewnie umrę. Ale zobaczymy, co się dzieje z takimi drzwiami. Mam klepsydrę. Okej. Okay. Czyli takie drzwi nie są straszne. To idziemy do dołu. Tak pewnie umrę.
się po skosie strzelać, nie? A bo on się na mniejsze jeszcze muchy rozwala. Czy mi się wydaje, czy tu jest kupa? Stałyby się jakieś hapeki. Here. Od razu mi się z Leftem kojarzy, zwłaszcza, że wyglądam jak zombie. Ja nie chcę iść do bossa. Może były jeszcze jakieś drzwi, których nie oglądałam? Niestety muszę iść do bossa mając pół HP-ka. No cóż, to będzie krótka rozgrywka. Zostań tu. Jaki przyjemniak. Oj. WTF. On jeszcze zostawia ten syf tutaj ze sobą. Nie mam bomb? Nie mam bomb. A, okej, to mogę rozwalać. Śmieszne ma tyłki, taka ludzka stonoga. Nie wiem, co mi dało to niebieskie tam, ale mam nadzieję, że to coś dobrego. Wracaj do wielki tyłku. Kurczę, zapominam oddychać, jak gram w tą grę. To jest straszne. Jak już mówiłam, nie cierpię zręcznościówek, ale ta wydaje się wyjątkowo sympatyczna. No i chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kici, kici. No dobra, może być i tak. Że w ogóle mnie nie goni. Znaczy, to bardzo dobrze, ale... Kasa, kasa, kasa. Może sobie kupię za to jakieś życie. Może to będzie szpital podziemny. Jest! Jestem mistrzem Izaaka. Czy ja użyłam klepsydry niechcący? Tak, to było bardzo sprytne z mojej strony. Cóż za emocje. Z tego wszystkiego popełniłam głupotę. Tak, od razu przypomniały mi się święta. Tak, uciekanie od tego jest dosyć trudne. Okej. Byłeś troszeczkę zagubiona. Ci panowie nie wyglądają zbyt sympatycznie. I nie są sympatyczni. Jak ja mam do nich strzelać?
Aj, wlazłam jak ta ostatnia pierdoła. Dobra. Czuję się jak w starych takich arcade'owych grach. Mam wrażenie, że moja strategia nie jest najlepsza, ale... Nie mam innej. Nie pluj do mnie! Ura! O, dostałam klucz. Nie mam bomb, żeby to wysadzić. Ale mam klucz, żeby przejść tam. Teleport. To ja chyba wolę to. Jedno jest pewne, czas przy Izaaku leci szybko. Pewnie niebawem będę się z wami żegnać. Zając życie, zaraz umrę za kolejnym zakrętem, więc... Na przykład tutaj. Są straszne te potwory. Dla mnie ta gra jest straszniejsza niż Amnezja, przepraszam. Są jakieś takie mało agresywne. Czują tymi pszczołami, czy co to jest. Muchy, przepraszam, przecież oczywiście. Ej no! Yikes! Dobra, zbieram bombę i powoli się z wami żegnam. Isaac jest straszny. Generuje u mnie ciszę i to, że zapominam oddychać. Nie wiem, czy ta gra się nadaje na Let's Don't Play, a sami to ocencie, napiszcie w komentarzach. Ja tymczasem żegnam się z wami. Komentujcie, łapki w górę oczywiście. Do zobaczenia w następnym wideo.